Wielka Wylewka, For Fun TV i Rafał Szatan jest dzisiaj moim gościem. Jak wy się w ogóle poznaliście ze swoją małżonką? Trafiliśmy na siebie w teatrze właśnie muzycznym. Ale nuda! Nuda! Wiesz, gdzie ja twoją żonę poznałem? Gdzie? W autobusie przy stacji benzynowej. No to już... Usłyszałem jak butelki tak dzyn, 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 dzyn. Co to idzie? A to byłem ja. Tak naprawdę poznaliśmy się podczas prób do spektaklu, do musicalu Hair. Mieliśmy grać w ogóle akurat parę, ale Baśka po jednym dniu prób zrezygnowała. Nie musiała zrezygnować, wiesz co, bo musiała wrócić do swojego teatru w Poznaniu. A, myślałem, że przez ciebie. Nie. Przeze mnie później, wiesz, przyjechała na premierę. Fajnie nam się gadało wieczorem po próbach i później Baśka w ogóle, wiesz, przepadła, pojechała sobie, wiesz, do Poznania robić swoje tam rzeczy w teatrze. Drugi raz zobaczyliśmy się na premierze właśnie. Miałem coś takiego, że wiesz, kurde, fajna jest. Co, odezwałem się. Ale kto pierwszy tak, wiesz, tak się zaświrował? No ja. To ja, ty. Ja, tak. Ale on na początku nawet nie pamiętała do końca, kim jest. Znaczy nie, ona pomyliła mnie z jakimś innym kolesiem. Z maserakiem. I później dopiero jak tak, jak żeśmy... I dopiero później jakoś tak, żeśmy się, wiesz, jak żeśmy się zaczęli tak spisywać, to dopiero skojarzyła, że a, to ty w ogóle, wiesz, no. Już żeśmy zaczęli później fajnie sobie tam pisać, wiesz, się spotykać. Tak. Zaczęliśmy, słuchaj, jak to wszystkie oczywiście media ogłaszają, cudowną randkę na basenie we Wrocławiu w ogóle. Ty na pierwszej randce ściągnąłeś koszulkę? Oszalałeś? Ja przed swoją żoną po tylu latach znajomości jeszcze się nie ośmieliłem. 3, 4. Nie! Wygram! Czekaj, jak coś tu na rączkę należy. No, dziękuję!